Na filmie będzie widać stan filtru wody przy ich okresowej wymianie. To jest filtr numer 3, czyli w tym mechanicznym czyszczeniu ostatni, za filtrem węglowym. To jest filtr węglowy. Woda, która znajdowała się w obudowie filtra węglowego, no jak widać szału nie ma, jest po prostu brudna. Podobna woda też była w filtrze stopnia trzeciego. Tamtej zapomniałem nagrać. Natomiast widać, że po wylaniu to właściwie nie widać. Dopiero w jakimś naczyniu można zobaczyć, jak brudna to jest woda. No i pierwszy filtr, 1 mikrometr. Filtr, który filtruje cząsteczki powyżej 1 mikrometra. Filtr jest cały brudny. Dogłębnie. To jest trzeci film, który ukazuje jakość wody w Łodzi. Pierwszy jest z 2012, później 2016 i teraz 2018 roku. No ta woda już nawet po wylaniu nie będzie udawać czystej, to widać, że jest żółta. Zresztą woda w Łodzi, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, jest tragiczna. To nawet tak trochę ściekiem pachnie, a nie wodą. Jeżeli się napełni jakiekolwiek naczynie, to po prostu woda jest żółta, jak woda ze studni. Ach, tutaj chciałem pokazać, jak bardzo brudzi to, co zostaje na filtrze. To są bardzo drobne cząsteczki. Obudowę filtru, jeżeli dotknę taką dłonią, to muszę czyścić czymś ściernym, jakiś cili, cif. Tak, normalnie płynem do mycia naczyń się tego nie da zmyć. Także widać w tej chwili wszystkie trzy filtry. Pierwszy jest ten najciemniejszy, później węglowy i jako trzeci ten żółty. No i właśnie kwestia koloru. To jest ten filtr pierwszy, a jaki kolor ma filtr nowy? To jest ta różnica. I teraz powiem tak. Na przestrzeni lat życzę szczęścia temu, kto mi będzie chciał udowodnić, że woda w Łodzi jest bardzo dobra. Moje najszczersze życzenia, aby efekt taki się udał.